O, tutaj jest. Proszę, jak te prostokąciki wyglądają ekstra. No właśnie, one ładne są. To cała taka struktura jest pod nami. A jak to mówiłem wcześniej, to była taka wysoka ściana i po prostu ona się osunęła na skutek właśnie tego zlodowacenia. Później skamieniało, erozja swoje zrobiła, no i dlatego wszystko spadło. Nie, ale widać, co widać. Czyli to, co my mamy, to jest nic innego jak Oszczyca Proboszczowicka. O, dokładnie tak. O, takie struktury ładnie tu wyglądają. No, są sześciokąciki różne takie, no ale to widzimy. Wszystko ślady drzew Edenu. Drzew Edenu. To musiało być takie gigantyczne, jedno potężne. Te drzewa Edenu, które właśnie pokrywa tutaj teren, powiedzmy, w Myśli Bożu to jest ile? 30 parę kilometrów stąd. A więc to wszystko jest pod nami. Resztka drzew Edenu. Taka właśnie struktura. Oczywiście oficjalnie to tam popychają brednie o jakichś tam wulkanach i tak dalej, ale to jest normalne po prostu. Ale my, niebocentrycy, wiemy oczywiście swoje, bo nie po to, żeśmy się tutaj nabierali przez parę lat wiedzy, żeby po prostu karmić się oficjalnymi bredniami. To tyle. Dziękuję, na razie. Czyli powtarzam, Oszczyca Proboszczowicka.